Śmiało. Co ty tak uszy chowałeś? Bo mam duże uszy. A ruszyłeś szybko tak głową? You know it's great, Nie wiem, czy ty wiesz, na tej mównicy to, co było flagą amerykańską, to była kuloodporna... Gdzie właśnie? Była, tylko że ona była z przodu, a ten strzelec był bokiem. Więc czyli była tam szyba kuloodporna? To nie jest szyba, to była jakaś plandeka kuloodporna. To brzmi jak coś, ona... jak kupujesz żuka od takiego handlarza, chyba ta plandeka jest kuloodporna. Ona woziła azbest między Polską a Węgrami całe lata 90. Ona człowieku, jest kuloodporna. Człowieku, co ty... To był najlepszy materiał, jaki istnieje w historii ludzkości. Nie uwierzę w to. Jeśli kogoś... Pierwszy to był spisek. O, w ogóle odnośnie... Ten człowiek nie działał sam. Nie o to mi chodzi. Nie działał sam, umówmy się. Myślę, że mamy tutaj jasność. Nie o to mi chodzi. Gdzieś trajektorię losu. Nie, po prostu widziałem filmik. O. Jak... O tym, jak to demokraci dzień czy dwa po mówią o tym. Nie, to było ukartowane. Oh, it's a false flag. Że on sobie, wiesz, trochę farbą, że ten... Magnificently staged, it was professionally done, it almost looked real. Ale tam na trybunach ktoś zginął, zamachowiec zginął, to było ukartowane? Ja się wolę nie wypowiadać, ale moim zdaniem to było ukartowane. It doesn't matter to Trump. Do you think he cares if people die? For him to be elected. Jak kogoś interesuje, jak wyglądała trajektoria głowy czy, i tego, czy po pierwsze, to jest tak, to, ale też nie zapominajmy, że to jest jakaś wizualizacja jakiegoś kogoś. To wygląda bardzo prawdopodobnie, ale też jak to zobaczyłem, to jest coś takiego, że no to nie jest, ja nie wiem, kto to zrobił, co to jest. Uh-huh. Wygląda to spoko, tak, rozumiem, co chcę. No, ale to musi być prawda, ma 25 milionów wyświetleń na Twitterze. Kurczę, Włody, ja zawsze zapominam, jak masz argument nie do podpisania, czyli na przykład raporty IPCC, globalne wzrosty powietrza i chłopski rozum. Pomarkale. Mam dobrze, że się... Mam. Witamy, drodzy państwo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Warszawie. Gdzie? W Warszawie, jak widzicie. Ach. Jesteśmy w mieście kultury. Ach. Moje miasto! Jest taka piosenka Ach. Doja Cat, kojarzysz taką no, piosenkarkę? No, byłam na jej koncercie. I ona ma piosenkę Paint the Town Red. Tak, czekaj. Czy ty widziałeś, że Doja Cat była na openerze i wywołała wielką sensację? Był opener? Ja byłem na openerze. Ty byłeś na openerze? A nie zadzwoniłem do ciebie, żeby ci powiedzieć, mogę gadać? Nawet pieprzyłem. Ile to masz lat? Byłeś najstarszą osobą tam? Nie, widzieliśmy stary osoby w takim wieku lekko 60+. No, to jest w stanie wierzyć. Ale, takie, ale jak ty byli zajebiście wycilowani? Dzieci drzewa? Nie, właśnie, nie. To nie jest taki festiwal. To nie Woodstock. Jaki? Na Woodstocku byś taki zobaczył. Czy to openerze będzie warszawska, a na Woodstocku cała Polska z małych miejscowości? Na opener jeździ elita, tak? Tak. Bananowa elita. Tak. Rafał Trzaskowski przyjechał oczywiście. Muszę odrobinę fanku. Nie gadajmy o openerze, że to było miesiąc temu, ale Doja Cat jak zwołałem się... Wiesz, Doja Cat opener. Bo jak zobaczysz, to chcę twoją realną reakcję oburzającą. Była aferka, że była w samej bieliźnie, była aferka, że jak tak można w ogóle w takiej samej bieliźnie występować. I czy to tak można? No nie można. Czy nie można? No nie podoba mi się. No właśnie. You can't take that bitch nowhere, ugh. Idziesz do piekła. Wróćmy do Ameryki, drodzy państwo, gdzie być może, jako że oglądacie ten odcinek w poniedziałek, a my go nagrywamy w piątek, już nie Joe Biden jest oficjalnym kandydatem demokratów w wyborach prezydenckich, ponieważ w piątek, jak ten odcinek nagrywamy, grzeje się cały internet od plotek, że Barack Obama, Nancy Pelosi, demokraci, którzy są wpływowi oraz wpływowi donorzy partii demokratycznej po ostatnich newsach, doniesieniach tego, co Joe Biden sobą prezentuje po zamachu, po dużo gorszych notowaniach jego potencjalnej kandydatury, naprawdę już tak duże naciski na niego wywarli, że być może ten COVID, na który ponoć od 2 dni Joe Biden cierpi, jest przykrywką do tego, żeby się oficjalnie... W ostatnim wywiadzie koleś, normalnie do NBC czy do kogoś, o swoim szefie Departamentu Stanu powiedział the black guy. I named the Secretary of Defense, the black man. I named Ketanji Brown. I mean... You know, the black guy. Nie, ale ja przyznam, jestem trochę zaskoczony reakcją zwolenników Bidena. Jak on startował, to ja nie kumałem tego gościa, przyznam szczerze. Mhm. Czemu to był ich wybór demokratów, że naprawdę nie było nikogo innego. Potem, jak już zaczęły się pierwsze jakieś takie akcje, że coś się dziwnie jakoś tak wypowiadał, albo już z chodzeniem i tak dalej. Mm-hmm. Tak średnio. Wiesz, że chodzenie można odpuścić. Rozumiem. Chodzenie można odpuścić. Tylko dziwne jest, że jest takie, tak jakby się wszyscy teraz zorientowali, że coś jest nie tak. Ja skoro mam, można to było ostatnio już w ciągu robić. Ostatnich miesięcy jest po prostu tych wpadek dużo, dużo więcej. Powiedz mi, tydzień temu,
Tak. Jaka była twoja niedziela rano? Otworzyłeś oczy rano i się okazało, że świat pojechał? Wyszedłem na spacer z pieskiem rano i okazało się, że świat pojechał. No wiesz, zawsze jak wychodzę sobie rano z pieskiem, no to mam słuchaweczki, albo słucham muzyczki, albo jakiegoś podkaściku, ale odpalam telefon, a tam świat pojechał. A powiem tak, minął tydzień. Ani przez sekundę ja nie miałem wrażenia i żaden z tych filmików, które się pojawiły i nawet z tego, że ludzie krzyczą do Secret Service, nie wskazywałby mi na to, że to w jakikolwiek sposób było ukartowane. Znaczy ukartowane w sensie co? Że to było jak, że to jest ściema. Jest jakiś spisek albo ściema, albo że ten strzelec. Ale też był... liberalne media, w tym Onet, Karol nie napisał, że to był zamach, tylko incydent. Tak, tak. I TV Republika też? Tak, tak. TV Republika nie, to wypunktowała, ale potem się okazało, że też tak napisała wcześniej. Bo staram się to rozumieć, bo to pewnie wynika z tego, że nie chcą pisać czegoś, co jest niepotwierdzone, bo... Tak, bo to było w ciągu pierwszej pół godziny, nie? Tak. No i jest to dziwne, przyznam, potem jak się zaczęło okazywać, że ten gostek... Thomas Matthew Crooks. Że ludzie go widzieli, pokazywali na niego palcem, że wchodzi tam na ten dach, mówili policji. Secret Service, z tego co pamiętam, do niego patrzyli od 20 minut. Widzieli, jak wchodzi na dach. Może wystarczyło zadzwonić, podejść, zapytać, po prostu pani dyrektor Secret Service Chelsea... Kimberly Chiddle. Powiedziała, że ono to bierze na siebie, że to jest jej fuck up. It was unacceptable. And it's something that shouldn't happen again. Jednocześnie nie chce się poddać dymisji, no bo nie uważa. Nie, no nie uważa, żeby to było konieczne, nie wiem. A jednocześnie też jak były filmiki z poprzednimi jakimiś agentami Secret Service, to oni się mówi, że to jest w ogóle jakiś totalny fuck up, że tak oczywisty punkt nie został zabezpieczony jak dach naprzeciwko sceny. Mhm. Ponoć policja nie mogła być na tym dachu, a nikt, bo dach był spadzisty. Jestem bardzo ciekaw, jak to się skończy, w sensie ta rozstrzyganie tego. No powiem ci tak, jak JFK. We'll never know. Czyli Karol, ty nie uważasz, że to było divine intervention, że Trump odchylił głowę? It is a divine intervention by God. This is divine intervention. This was providence. God has put an armor of protection over Donald Trump. The flag above got blown in the wind and it got tied into literally what looked like an angel. God was with me, I tell you. Dużo ludzi tak uważa. Ja tylko nie mówię, że ja tak nie, uważam. Jeżeli byłbym wierzący, 100%. Ja mam jedno pytanie. Znaczy, no... Trochę a propos tego wszystkiego, bo jednej rzeczy nie rozumiem. Ja domyślam się oczywiście, że w takiej sytuacji nie zadaje się pytań, tylko się strzela. Ale czy no właśnie takie zachowanie snajperów, czyli ten pan strzelił i oni od razu go zabili. Nie od razu, po 26 sekundach. Ja wolałbym, żeby ten człowiek został unieszkodliwiony, nawet postrzelony, zaaresztowany i żeby były mu przedstawione zarzuty i poszedł do więzienia. Tylko i dostał... ciężko jest chyba coś takiego zrobić. Ja pytam, nie? Ja tylko, ja broń Boże się tutaj nie wymagam. Ja po prostu mnie zastanowiło to, że coś takiego się dzieje, no i koleś jest od razu zabity. I jest takie, aha, czyli no nie wiemy, co się stało. Wiesz, oni mu tam przedstawili... Czyli to jeszcze wymaga twoje poczucie, że to było... Nie było ustawione, nie uważam w ogóle, że to było ustawione, ale... Powiedziałeś, że miał pomoc od kogoś. No, nie działo się. Tak ludzie mówią, o, w jakich strasznych czasach żyjemy. Zawsze żyjemy, moim zdaniem, w takich samych czasach. Nie wiem, czy my się aż tak bardzo zmieniliśmy jako ludzie. Niestety. Hulka Hogana widziałeś? Nie. Przepraszam, dlaczego polskie wybory tak nie wyglądają? Polskie wybory prezydenckie są w przyszłym roku, chciałbym przypomnieć. Ja chcę, żeby Pudzian wyszedł na scenę i zrobił wsparcie, tylko nie wiem dla kogo. When I came here tonight, there was so much energy in this room. The vibe was so intense. To ile on ma lat? Stary, koleś ma koszulkę z sobą, na sobie. 70. This is America. O, ja bym chciał, żebyśmy kiedyś mieli nasze koszulki ze sobą. A ja bym chciał po prostu Pudziana zobaczyć na polskiej scenie. Ale daj dalej, bo to jest ważny moment. Oh, I took a shot at my hero. They tried to kill the next president of the United States. Chciałbym zauważyć, że Hulk Hogan jest bardzo silny, ale nie dał rady do końca. To hamburgery, McDonald's, żyję w sytuacji, kocham. Ameryka taka pik Ameryka. A w ogóle też ciekawe, że J.D. Vance został wiceprezydentem. Kandydatem na VC, ale okej. Okay. Ty już uważasz, że wybory są już... No myślę, że jest... To już są przesądzone. Myślę, że duże problemy jest, że Trump wygrał. Czyli, że Trump ukartował zamach na siebie, żeby wygrać wybory, to chcesz powiedzieć, nie tak? Nie chciałem tego powiedzieć. To chciałeś powiedzieć. Na pewno da się to wyedytować tak, że to powiedziałeś. Bardzo bym cię prosił, nie mówić mi, co ja chciałem powiedzieć. Następnego LS-a nagrywamy jak Miłosz Kłoczek. Będziemy napierdalać worek bokserski i będziemy LS-a prowadzić w ten sposób. No, ja sobie obejrzałem Elegię dla Bidoków, Hillbilly Elegy. Znowu? No bo chciałem teraz jakby w innym świetle obejrzeć jeszcze raz ten sam film, nie? To, jeśli ktoś nie widział, to polecam obejrzeć. To jest autobiografia, znaczy na podstawie książki autobiograficznej kandydata na wiceprezydenta.
z ramienia Partii Republikańskiej. Zacząłem oglądać, ale prze... Ja rano się obudziłem, jeszcze na YouTubie mi pokazał... Nie, i na YouTubie widzę, że Trump występuje właśnie na tym RNC Convention w Milwaukee. O 6 rano naszego czasu, on już chyba mówił od pół godziny, jak sobie tam cofałem live. Potem jechałem w pociągu i dalej gadał. I stary, to wystąpienie chyba było ponad 2 godziny. Nie wiem, ile w sumie łącznie trwało. No stary, kujesz, póki gorąco. Ale 2 godziny. Z proptera. Aha, nie powiedzieliśmy w jednej ważnej rzeczy. Trumpa postrzeliła kula. Rzucili się na niego agenci Secret Service. On sobie uświadomił, że żyje, nie? Że jest postrzelony, ale że dostał tylko w ucho. I podniósł tą rękę? Oni go zaczęli, wiesz, osłaniać, żeby wyszedł. A on się zatrzymał jeszcze z nimi i kurwa przebił się przez nich i dał sobie zrobić to To jest taki pik PR-u. Tego nie nauczysz się na żadnym kursie. On o tym mówił, bo ja go oglądałem kawałek właśnie tego wystąpienia. Że jak był między tymi agentami, jak jest to zdjęcie, ten jak jest taki na dole, ten, na dole, to widział ludzi, patrzą. Że są przerażeni i myśleli, okay. że nie żyje. I że chciał im dać znać, że żyje. Myślę, że chciał dać sobie jakby, no tak. Dobra, ale to też wymaga pewnej uwagi, że jak do ciebie strzelają, to nie, że dobra, to teraz jak się no, ale nie. To zdjęcie wygrywa wybory, Karol. Nie wygrywa wyborów, ale jest topowe. Bo mnie to ujęło. A to czy wygra Trump, czy nie? Świat pokaże. Czas. To powiedziałeś, że to zdjęcie wygrywa wybory. Na pewno. Pewnie, jasne. Czas pokaże, no tak, no zobaczymy. Nie pomaga też znany zespół Tenacious D z Jackiem Blackiem. Który lubimy. Tam się na scenie wydarzył incydent, jak można byłoby powiedzieć. A jakby powiedział pan Miłosz Kłeczek? Jack Black, ten z brodą, który śpiewa Peaches do piosenki do filmu Mario, spytał swojego kolegi, jakie miałbyś jedno życzenie? I ten Kyle powiedział, no, chciałbym, żeby następnym razem trafił Trumpa. To było na tyle słabe, że odwołali całą trasę koncertową i nie... Ale to przez, rozumiem, protesty ludzi. Znaczy, kowali. Na scenie ludzie się śmiali. Ajajajajajajajaja, aż mnie boli. Nie mówisz takich rzeczy. Słabe to było. Natomiast ja chciałbym się zatrzymać na czymś, co mnie ujęło. Proszę, ta osoba, która zginęła, tak. To był ojciec, strażak. Mhm. I to był ojciec rodziny. Mhm. I nie wiem, czy ty wiesz, że... Że osłaniał rodzinę. Ja wiem, dzisiaj rano to widziałem. No tak, tak. Chciałbym mieć takie poczucie, że ja zrobiłbym tak samo. To jest nie... No to, wiem. To nie jest myśl... Ja wiem właśnie. Koleś miał odruch, nie? No właśnie, no, to jest super, że miał taki odruch. To jest jak w tym filmie Lawina, jak czego się nazywa. Siedzą sobie, chillują. No. Miam, miam, miam. No. Nagle zaczyna lecieć lawinka. No. I ludzie robią zdjęcia, patrzcie jak ładnie. A nagle wiesz, orientują się, że... No ale to przed nią i tak nie uciekło. To by nic nie dało, nawet jakby byli pierwsi w kulach, przecież nie uciekniesz przed lawiną, która leci na ciebie. Ale ludzie... I ten. No to już jest i on, zamiast ratować rodzinę, uciekł sam. Widzisz? No. Że ostatecznie chodzi o to, że nic się nie stało. Że była blisko, ale nikomu nic się nie stało. A taki jest twój. A on uciekł sam. Okay. Przechodzi wszystko, wiesz, okay. Wracają wszystko. I ona tak... A jego nie ma, nie? O, co ty gadasz. Okej. Okay. Are you okay? Wszystko okay? Bo ja byłem zobaczyć... Na dwójkę byłem. Chciałem zobaczyć, czy może jakąś pomoc by mi się udało zawołać. Chciałem zobaczyć, czy jest w ogóle Wi-Fi. Przepraszam, jakie jest hasło? Ale nie jest napisane na karcie. Okej, to już mogę wracać do mojej rodziny. I nie chciałbym być tym gościem, Karol. Okej, okay. No tak, to racja. Jeszcze ja. Dziękujemy Państwu bardzo za to, że byliście z nami dzisiaj. Bądźmy razem, bo jak jesteśmy razem... Bądźmy razem, to było hasło TVP1 zapisu. Jakie to znaczenie? Wodno, nie, no indoktrynujesz mnie TVP. Jak jesteśmy razem, to trudniej rozbić nas i wtedy, wiesz, no bo jak jest strategia? Strategia jest, jak wyciągniesz jedną osobę ze stada, to potem ją łatwiej zagryźć. Więc jak będziemy razem, to nic tam nie będzie, dobra? Okej, okay. Dobra. No to jasne. Jasne. To wszystko jest jasne. No super, no i pa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i bądźcie lekko stronniczy.